powątpiewanie w miłość Boga. Bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę na to, w jaki sposób wąż usiłował zachwiać zaufaniem Ewy. Do prawdy Bożej i poddać ją mocy napiętnowanego niedowiarstwem rozsądku. Wąż uczynił to bardzo prostą metodą, osłabiając jej ufność w miłość Boga poprzez wyjaśnienie jej, że przykazanie Boże nie opierało się rzekomo na miłości, lecz podniósł zuchwale swój kłamliwy głos. I widzimy to w wersecie 5 pierwszej Księgi Mojżeszowej, rozdziału 3. Bóg wie, że gdy tylko zjecie z niego, otworzą się wam oczy i będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. Innymi słowy, chciał powiedzieć, ze zjedzeniem owocu wiąże się pewna korzyść, której Bóg chce wam odmówić. Dlaczego macie zatem wierzyć jeszcze w jego świadectwo? Dlaczego jeszcze zatem macie wierzyć jego świadectwu? Nie możecie przecież naiwnie darzyć zaufaniem kogoś, kto was najwidoczniej wcale nie kocha, bo jeśli Bóg was rzeczywiście miłuje, to powiedzcie sami, dlaczego zabrania wam zażywania radości z tego błogosławionego przywileju. Ewa byłaby bezpieczna wobec zgubnego wpływu nagich, racjonalnych wniosków jej krótkowzrocznego rozumu, gdyby opierała się, spoczywała z dziecięcą wiarą na bezgranicznej dobroci Bożej. Dokładnie tak, gdyby spoczywała z dziecięcą wiarą w bezgranicznej dobroci Bożej. Mogłaby odeprzeć, powinna była odeprzeć. Ufam w pełni dobroci Boga i dlatego uważam za niemożliwe, aby chciał odmówić mi on czegokolwiek, co miałoby być dla mnie pożytkiem, co miałoby być dla mnie z pożytkiem. Gdyby ten owoc był rzeczywiście dla mnie dobry, znajdowałabym się już w jego posiadaniu. Zakaz Boga udowadnia jasno, że jego spożycie nie przyniesie mi pożytku, ale raczej jedynie poważne szkody. Jestem przekonana o prawdomówności i miłości Boga i wiem, że ty jesteś okrutnikiem, który chce szkodzić, zatracać i niszczyć. Przyszedłeś, aby odciągnąć moje serce od jedynego źródła dobroci i prawdy. Idź precz, szatanie. Tak powinna była brzmieć jej odpowiedź. Ewa dała się obrabować ze skarbu, jaki miała w ufności do prawdy i miłości Boga. Tym samym znalazła się na przegranej pozycji. Kości zostały rzucone. Wszystko było stracone. Widzimy zatem, że w sercu upadłego człowieka jest tak samo niewiele miejsca dla miłości Boga, jak i dla jego prawdy. W sercu ludzkiemu obydwie te rzeczy są zupełnie obce i odległe, aż do momentu, gdy zostanie uczyniony całkowicie nowym stworzeniem przez moc Ducha Świętego. Możemy o tym przeczytać w Ewangelii według Jana, 3, rozdział 5, werset. Odpowiedział Jezus, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Także list do Efezjan, rozdział drugi, wersety od 1 do 6. I was
którzyście byli umarli przez upadki i grzechy, w których niegdyś chodziliście, podług zwyczaju świata tego i podług woli książęcia mającego władzę w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych, między którymi i my wszyscy żyliśmy niegdyś w pożądliwościach ciała swego, czyniąc to, co się podoba ciału i myślom, i byliśmy z przyrodzenia dziećmi gniewu, jak i inni. Bóg zaś, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzyśmy byli umarli przez upadki, ożywił pospołu z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I pospołu z Nim wzbudził i pospołu z Nim posadził w niebiosach w Chrystusie Jezusie. I także list do Tytusa. List do Tytusa, rozdział trzeci. Rozdział trzeci listu do Tytusa od wersetu 3 do 7. Albowiem i myśmy byli niegdyś nierozsądnymi, upornymi, błądzącymi, służąc pożądliwościom i rozkoszom rozmaitym, żyjąc w złości i zazdrości, obmierzłymi, nienawidzącymi siebie nawzajem, ale gdy się okazała dobrotliwość i miłość ku ludziom, Boga, Zbawiciela naszego, nie z uczynków sprawiedliwości, które myśmy czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie, odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni, będąc łaską Jego, stali się dziedzicami według nadziei żywota wiecznego. Zostawmy na chwilę kłamstwo szatana podważające miłość oraz prawdę Bożą i zwróćmy naszą uwagę na moment przyjścia Pana Jezusa Chrystusa na ziemię. On przyszedł z łona Ojca, aby objawić, kim Bóg jest naprawdę. On był tym wiernym świadkiem składającym wiarogodne świadectwo o istocie Boga. Tak mówi m.in. objawienie pierwszy, rozdział, werset 5. Objawienie 1:5. I od Jezusa Chrystusa, który jest świadkiem wiernym. Prawda objawia Boga, jakim On jest. Ale prawda ta połączona jest w Jezusie nierozerwalnie z doskonałą łaską. Tak więc ku swej niewypowiedzianej radości grzesznik odkrywa, że objawienie istoty Boga nie staje się podstawą jego potępienia, lecz wiecznego zbawienia. I tak czytamy m.in. w Ewangelii według Jana 17, rozdział 3, werset. A to jest życie wieczne. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ewangelia według Jana 17:3. Nie można poznać Boga, nie mając życia. Utrata poznania Boga przyniosła ze sobą nieodrodną śmierć. Natomiast poznanie Jego osoby przynosi życie. Fakt ten stawia życie na pozycji czegoś, co jest całkowicie poza zasięgiem naszej mocy. Jest od nas zupełnie niezależne, natomiast zależy od tego, kim Bóg jest. Obojętne, jaki stopień poznania samego siebie byśmy nie osiągnęli, żadna z wypowiedzi Pisma Świętego nie pozwala nam przypuszczać, że poznanie to jest życiem wiecznym. O ile poznanie Boga i poznanie samego siebie w naszej upadłej naturze
idą w znacznej mierze ręka w rękę, to jednak życie wieczne stoi w bezpośrednim związku z poznaniem istoty Boga, a nie poznaniem upadłej ludzkiej natury. Znać Boga, jakim On jest, to jest życie wieczne. Natomiast ci, którzy nie znają Boga, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa, poniosą karę, zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana, bo tak mówi Słowo Boże w drugim liście do Tesaloniczan. Pierwszy rozdział od 8 do 9 wersetu. Niezwykle ważne jest, aby zrozumieć, że to właśnie niewiedza na temat Boga lub przeciwnie, Jego poznanie są wyznacznikiem rzeczywistego stanu, w jakim znajduje się człowiek i przepieczętowują jego wieczny los. Jeśli człowiek jest zły w swoich myślach, słowach i czynach, to jest tak tylko dlatego, że nie zna Boga. Gdy jest czysty w swych myślach, czysty w mowie, dobrotliwy w postępowaniu, to jest nieodrodnym rezultatem jego poznania Boga. Tak samo ma się sprawa odnośnie do przyszłości. Znać Boga jest to niezachwiany fundament niekończącej się nigdy radości i wiecznej chwały. Nie znać Go oznacza wieczne zatracenie. Tak więc wszystko zależy od poznania Boga lub braku tego poznania. Poznanie to ożywia duszę, oczyszcza serce, uspokaja sumienie, wzbudza zainteresowanie tym, co prawdziwie Boże oraz niebiańskie, uświęcając charakter i całą drogę życia. Czy możemy się zatem jeszcze dziwić, że było to wielką, sprytnie uknutą intrygą szatana, aby okraść, zrabować stworzeniu poznanie jedynie prawdziwego Boga? On dopuścił się tak niesłychanej zuchwałości, jaką było nadanie słowom Boga fałszywego wykładu i podanie w wątpliwość Jego dobroci. Tutaj tkwi korzeń wszelkiego nieszczęścia i moralnej tragedii, jaka stała się udziałem całej ludzkości. To jest bez znaczenia, jakie formy od tamtego czasu przyjmowało zło, jakim kanałem płynęło, w jaką suknię się przeodziewało. Wszystko można bowiem sprowadzić do tej jednej przyczyny. Niewiedza, beznadziejna niewiedza co do Boga i Jego cudownej istoty. Wykształcony nauczyciel dobrych obyczajów, poważany teolog, dostojnik kościelny, dobroczynny przyjaciel ludzi, wszyscy są, jeśli nie znają osobiście Boga, tak samo dalecy od życia i prawdziwej świętości, jak celnik i nierządnica. W momencie opuszczenia ojcowskiego domu syn marnotrawny był już tak samo wielkim grzesznikiem oddalonym od ojca, jak wówczas, gdy w dalekim kraju pasł świnie, o czym mówi nam Ewangelia według Łukasza, rozdział 15, werset 13. Tak było również i z Ewą. W tej samej chwili, w której wymknęła się z opiekuńczych rąk Bożych, w której ustąpiła ze swojego stanowiska bezwarunkowej zależności od Niego i Jego słowa, oddała się pod panowanie rozsądku, którym szatan posłużył się, aby doprowadzić ją do najgłębszego upadku.